Czołem wszystkim. Dzisiaj będzie jazda bez trzymanki. Napiszemy sobie bota do takiej gry online, żeby sobie ponabijać expa, pozdobywać golda, czy co tam kto lubi. Będzie mieć tutaj trochę bardzo skomplikowany przykład, bo to nie jest jednak prosta gra, o czym zaraz opowiemy, ale wszystko od początku. Użyjemy do tego pytona. Jeszcze zobaczymy jedna rundka, może druga rundka pójdzie nam już troszkę lepiej. Więc Python tutaj pobiera to, co jest na ekranie. Dobra, myślę, że już starczy. Nie jest idealnie, bo trzeba by to jeszcze popracować nad tym, ale nie jest tak łatwo. Tutaj, dobra, już momencik. Muszę to zatrzymać. Dobrze, udało się. Napiszemy takiego bota. Wyłączymy dźwięki, żeby nam nie przeszkadzały. I lecimy z koksem. Najpierw odpalmy Hello World, czy nam wszystko tutaj działa. Działa. I piszemy od zera, może to będzie lepsze od tego, co napisałem poprzednio. Użyjemy do tego celu biblioteki. Tej biblioteki nie ma normalnie, więc musimy sobie ją doinstalować. OpenCV Python bodajże. AutoGUI i jeszcze potem musimy dodać tą bibliotekę do pełni szczęścia, bo jeśli byśmy mieli dokładnie pełną zgodność binarną obrazków, to tego nie trzeba by robić, a teraz wam powiem, o co chodzi. Zobaczcie, tutaj mamy taką trójwymiarową tą grafikę, więc żeby znaleźć takiego arbuza, to nie wystarczy jak przy grafice 2D, przy jakichś takich prostych platformówkach, że znajdziemy ten element, bo jak widzicie, za każdym razem ten arbuz kręci się troszkę inaczej. Raz widzimy go bok, raz przód, dlatego tutaj będzie nam potrzebny OpenCV, żeby wyestymował, czy to, co widzi, faktycznie jest tym, które jest do wzora. Będziemy potrzebowali moduł time, to jest taki out-of-box pytonowy do opóźnień. Będziemy potrzebowali keyboard, no bo niektóre mogą być na klawiaturę, na przykład, że się spacją naciska, ale też nam będzie to potrzebne, żeby to przerywać, co nie jest tak łatwe. No i import OS do zaczytywania obrazku. No i lecimy z koksem, zrobimy sobie jakąś funkcję, to się będzie nazywała ninja na przykład. I będziemy ją potem też sobie wywoływali. Więc tutaj ja tak, o tak, żeby był jakiś namiastka jakiegoś normalnego kodu. I od czego tutaj zaczynamy? Nie w ogóle tutaj cokolwiek zaczniemy robić. Trzeba zamysł, jak będzie działał ten nasz bot. Będzie patrzył sobie, co jest na ekranie, szukał tych elementów, no i po prostu naciskał przycisk myszy i przesuwał po niej, bo tak to działa. Tak, trzymam przycisk myszy i sobie tutaj rysujemy. Więc teoretycznie nie będziemy skanowali całego ekranu, bo to jest największy problem, że jeśli mamy jakąś rzeczywistość Full HD albo jeszcze jakąś wyższą, niech będzie 4K, mamy monitor, no to wtedy analizowanie przez bibliotekę całego ekranu jest trochę skomplikowane, nie ma takiej potrzeby i będzie nam to spowalniał ostatecznie proces, więc najpierw sobie zrobimy screenshot naszego całego ekranu i zobaczymy, gdzie jest obszar naszego obszaru gry. Teoretycznie można byłoby ułożyć z biblioteki tej samej pytonowej, gdzie pokaże nam, gdzie jest kursor, wtedy sobie patrzeć w konsolę, ale myślę, że zamiast czytać w konsoli, gdzie jest ten kursor i tam sobie to notować, łatwiej sobie otworzyć jakiś program graficzny, na przykład używam Gimpa, bo jest darmowy i będzie nas interesował dokładnie ten obszar. W sumie nawet powiem, że nie dokładnie ten, tylko jak wróćmy, gdzie jest tutaj gra, o, to tak naprawdę będzie nas interesował. Będzie nas interesował tak naprawdę ten obszar. A dlaczego? O, okej. Okay. O, dokładnie ten obszar. Czekajcie, tutaj proporcje wyłączymy. A dlaczego tak? Ponieważ tutaj też widzicie, mamy arbuza, więc też ten arbuz będzie nam w niego klikał, bo będzie widział tego arbuza. A tutaj te x-y też mogą być czasami mylone z innymi elementami. A tutaj ten obszar nam roboczy i tak wystarczy, żeby to zaznaczyć. No i teraz, jak mam już zaznaczone, to tutaj po lewej mamy pozycję, gdzie się zaczyna lewy górny narożnik, X i Y, więc sobie wprowadzamy tutaj, niech będzie X minimum jest równe 164 piksele, a Y minimum jest równe 251. Teraz prawy narożnik, tutaj trzeba uważać, bo to jest rozmiar, tak, tu mamy rozmiar, więc to trzeba by dodać miejsce pozycję startową i końcową. Ale można też po prostu sobie tutaj, jak ruszamy kursorem, to zobaczcie tutaj na dole w tym narożniku, będzie się pokazywała absolutna pozycja tego kursora, i więc jest łatwiej, nie trzeba bawić się w dodawanie. 900, 480 na 60,
Więc x max jest równe 948, a y max jest równe 600. I już mamy tutaj ten obszar, nad którym będziemy pracowali, załatwiony, więc to na tyle szybko. Teraz załóżmy, będziemy musieli znajdować, tak jak już mamy obszar, jakie elementy, posłużymy się tym jabłuszkiem. Tu mam jabłuszko, więc tutaj podobnie sobie robię screenshot, ciach i wracamy do naszego gimpa. I tutaj mamy jabłko. Więc musimy sobie wybrać z tego jabłka. Ja tutaj lubię takie, mam naleciałości ze starych engine'ów, że lubię proporcje kwadratowe, ale to też można sobie zaznaczyć, jakie nam się podobają. I teoretycznie najlepiej, jakbyśmy zaznaczyli tak, no to potem problem, że nam tło będzie się nie zgadzało i będzie mniejsza szansa na znalezienie. Więc najlepiej tutaj sobie zawęzić, żeby było jak najmniej jakichś postronnych rzeczy. Więc mamy jabłuszko, środek. I tutaj właśnie jest ten problem, dla którego z Fruit Ninja tutaj tak to fruwa, bo to nie są takie płaskie sprite'y 2D, to są elementy 3D, więc to jabłko się obraca w lewo, w prawo, w górę, w dół. Więc tak naprawdę idealnie byłoby sobie najpierw wziąć ten model, wyciągnąć wszystkie pozycje jabłka, bo wtedy zawsze to jabłko znajdzie. Natomiast my na razie robimy prosty model, taki żeby każdy zrozumiał, potem można go doskonalić. Mamy kawałek jabłuszka i go sobie zapisujemy. A co on nam tutaj uciekł? C-temp ninja. I tutaj mamy modele. O, i to, co my tutaj mieliśmy, to było jabłko. Ja widzicie, już trochę tego tutaj narobiłem, żeby to demo jakoś działało, ale im więcej modeli, tym lepiej. Ważne, żeby to był format PNG, nie JPG i OK. I tutaj widzicie, mamy w folderze models. Zwróćmy sobie tutaj do Explorera. Widzicie, mam taki folder models i tutaj mam różne obrazki. Więc teraz naszym zadaniem będzie, jak się domyślacie, szukanie, czy na ekranie pojawia się ten element. Więc tutaj zabieramy się do poszukiwania. Więc najpierw musimy sobie w ogóle zrobić listę tych modeli. Będziemy za każdą klatką FPS-a czytali tych modeli. To jest bez sensu. Zaczytamy sobie chociaż tą listę. Listę do listy. I to będzie model i OS list dir, żeby nam wylistował w folderze i tu będzie w folderze modele. Tak, żeby wyszukano wszystkie pliki w folderze models. Tak, tutaj mamy folder models i OK. Ja lubię dopisywać pasy, taka moja skrzywienie, ale to tak. No i teraz tutaj ja dodam przede wszystkim... Nie, czekajcie. Tu slipa nie potrzeba, przepraszam. Jak już mamy tutaj model, no to teraz trzeba go zaczytać, czyli dodać do listy modeli, czyli będzie append, tak, ta lista jest pusta i tutaj dodajemy, tu teoretycznie, jak dodamy sam model, to będziemy mieli nazwę pliku, tak, a tutaj mamy podfolder models, więc teoretycznie, o tak to zrobimy, wersja trochę na odwal, aczkolwiek idealnie powinno być os, path, join. O, jak już miało być by prawilnie, tak, to tak, żeby połączył nam to ładnie, a to też nie tutaj, można by z tego wziąć nazwę absolutną, ale dobra, wiadomo o co chodzi na razie, tak, że w ten sposób stworzyliśmy już listę model, gdzie mamy te nazwy wszystkich plików. Jak już mamy nazwy wszystkich plików, no to możemy tutaj rozpocząć naszą pętlę whitethrough, ale sama pętla whitethrough nie polecam, bo z racji tego, że przechwytuje nam myszkę i klawiaturę, możemy potem z tej pętli nie wyjść i pozostanie nam reset na obudowie. Dlatego warto tu coś dopisać, żeby nam z tego wyszedł. I tutaj stąd mamy właśnie bibliotekę keyboard. I tutaj jest prest, dobrze napisałem, dobrze. I tutaj ja użyję przycisk Q jak quit, bo tutaj mam kart pod ręką, najlepiej mi pochodzi i nie jest false. Czyli jeśli nie będzie przycisku Q naciśniętego, to ta pętla będzie się wykonywała, a jak będziemy naciśniemy Q, no to wtedy nam to będzie działało. No i gitara. Lecimy dalej. Tutaj z racji tego, że on potrafi szybko działać, warto dawać jakieś opóźnienia. To też co tam poruszałem a propos kawki w poprzednim odcinku, że możemy takie robić pętle whitethrough do upadłego, no ale potem się okaże, że CPU nam wykręci na 100% i tak będzie zajęty tym klikaniem, że już go nie odblokujemy, więc jakieś opóźnienia zawsze warto tam dawać, no, że potem je możemy troszkę zmniejszać albo zwiększać. No i teraz lecimy, żeby znalazł każdy model, żeby na ekranie znalazł nam każdy z tych modeli, które mam te banany, jabłka i tak dalej.
Więc mamy model i w liście modele, tak, żeby nam wyszukał, więc teraz mamy model. No i teraz najważniejszy gwóźdź programu, to powiedzmy, że to będzie target, nasz cel. IP auto GUI, tak, i tutaj jest coś takiego locate on screen. Mamy dwie funkcje. Jedna jest on screen, tylko ona nam tam zwraca takiego boxa, czyli XY, gdzie jest ten element. No i wtedy trzeba sobie wyliczyć na przykład, ale ja idę na łatwiznę i tutaj jest center, czyli znajdzie nam środek tego boxa, czyli zaraz nam podawać cztery współrzędne, czy tam tak, narożniki. Podam od razu ten środek, bo tylko o to nam chodzi, tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy to kliknąć. Więc tu jest gitara i tutaj i teraz lecimy i tak jak widzicie. Pierwszy to jest image i tutaj naszym imidżem jest ta nazwa model, tak? Tutaj mamy w tej pętli for, ja to trochę, ale nam to pięknie się, no trochę nam się tutaj nie mieści to, ale myślę, że damy radę. Model, co tam będzie kolejne? No i teraz musimy podać region. I teraz region, w którym mamy szukać i tu jest XY, lewy górny narożnik i potem XY dolny prawy, więc tutaj mamy prosto. Więc mamy x minimum, y minimum i teraz x max, y max. Tak, czyli będzie szukał nam w tym rejonie i jest pięknie. Tu jeszcze jest taki jeden atrybut, o którym warto pamiętać, bo to jest gra 3D. Nie mamy tu dokładnej zgodności binarnej tych obrazków z tym, co szukamy, dlatego tam będzie prawdopodobieństwo i stąd właśnie doinstalowaliśmy tutaj na samej górze to OpenCV, żeby on się potrafił domyślać, bo jeśli tego nie doinstalujemy, no to potem nam nie zadziała i to się nazywało łopanie confidence. Tego co pamiętam, confidence, tak, czekajcie, region, o jest tutaj, confidence. I tutaj określamy, jaka ma być zgodność. Jedynka to musi być dokładnie bit do piksel do piksela zgodny. Teraz sobie tutaj wpiszę jakąś wartość 0,75 na przykład, tak. Im wartość będzie niższa, tym łatwiej będzie znaleźć, a też będziemy mieli dużo fałszywych alarmów, więc ta gra, ta Fruit Ninja jest dobrze przekombinowana, bo jest i tło, i te elementy się obracają, więc to nie jest takie proste, gra jakaś 2D, jak Mario Bros, którą łatwo można by sobie oszukać. No i dobra, tu już mamy wszystko. Mamy target. No ja tutaj sobie zrobimy taki malutki debugging, niech nam tutaj napisze found, że znalazł. Tak, najpierw będziemy tylko sobie znajdować, żeby nam napisał, że znalazł dany element. Tutaj napiszemy jaki model i tutaj będzie target, o ile dobrze, bo teraz zasłaniają podpowiedzi wszystko. Target X i target Y. Tak, czyli jeśli znajdzie na ekranie dany element. A tutaj widzicie, nie zwracam uwagi na takie target. Dobra. Odpalamy naszą gierkę, żeby była w tym ekranie. Tu F5. Niech się odpali. O, i coś tutaj porąbałem. Momencik. Region is not defined. A, bo to nie funkcja. Przepraszam. Region. O, dobra. Już będzie dobrze. Odpalamy. A, dobra. To musimy mieć w traju, ponieważ jest tak, że jeśli on nie znajdzie danego elementu na ekranie, no to zwraca błąd, co jest słuszne, tak, że nie znalazł danego obrazka w danym momencie, ale też jest miłe, że tutaj podpowiada, że tutaj znalazł coś z wysokim prawdopodobieństwem, więc jeśli byśmy zjechali poniżej tego prawdopodobieństwa, pewno by nam znalazł to jabłuszko tutaj. No ale wtedy też duże szanse, że jakieś inne śmieci znajdzie. Więc tutaj musimy to jakoś ładnie opakować sobie w traja. Zrobimy to sobie ładny traj. Pach, pach, pach. I tutaj accept. Ojejku. Accept. I w sumie jak nie znajdzie to pas. Nie interesują mnie żadne błędy. Na razie odpalamy. Jeśli nie znajdzie danego, tak, danego modelu na ekranie, to wtedy nic z tym nie robi. Coś on tutaj znajduje, widzicie, jakieś śmieciuchy. Trochę to jest zaskakujące, co on tutaj nam znajduje. Trochę za dużo, ale myślę, że jest dobrze. Dobra, możemy zatrzymać.
No i teraz, jak już znalazł ten element, to niego sobie uderzy. Ja do tego dopiszę drugą funkcję i nazwijmy ją sobie target hit. Jak będzie target, jak mamy target, to target hit. Tak naprawdę jedyne rzeczy, które potrzebujemy, to są współrzędne x, target, te, które tutaj znalazł z tego elementu, i target y. OK. Mamy tutaj, to teraz musimy naklepać tą funkcję. Napiszmy ją sobie tutaj, def target hit xy. Tak, no i dobra. Mamy funkcję target hit. No i tutaj wypadałoby teoretycznie ładnie jakoś sobie przenieść, tak, te parametry, ale mi się nie chce. Teraz robimy to na szybko jako proof of concept, więc najłatwiej będzie to przeklejstrować. No i teraz podaje nam ten locate center on screen dokładną pozycję. Natomiast w tej grze nie wystarczy kliknąć. Musimy taki zrobić ruch dookoła, żeby go przeciąć, tak? Bo jeśli będziemy klikać, to nic nie daje. Musimy takie ciach zrobić, tak? Więc musimy sobie przygotować tak naprawdę początkowe miejsce i końcowe cięcia. Więc do tego celu będziemy potrzebowali dwie zmienne, znaczy w sumie jakby dwie pary. Początek i końca cięcia. Więc tutay mamy x1, czekajcie, pomyliło mi się tutaj. Tu sobie to nazwijmy x1 i to będzie x. A właśnie, też kolejna sprawa, że to nie są integery, tak? Że to są jakieś tam tuple, PLI czy jakieś inne atrybuty. Nie chcę mi się teraz tego type'a odpalać, żeby pokazać, więc trzeba to wykastować sobie jako integera. I tutaj trzeba, załóżmy, odejmiemy sobie, niech będzie 50 pikseli. Tutaj z kolei będzie y1 i tutaj załóżmy sobie dodajemy 50 pikseli. Mam nadzieję, że chyba tutaj rozumiecie mój zamysł, jaki jest, że jak tutaj mamy środek, no to jedno cięcie będzie u góry po lewej, a drugie cięcie u góry po prawej, czyli zawsze będziemy tak po skosie jakby ciąć. Więc y2 i tutaj zamieniamy plus 50 minus 50. Oczywiście będzie miał to pewien problem, że jeśli jakiś element się bawi tutaj przy narożniku, to możemy wyjść poza ten obszar, więc zaraz będziemy musieli jeszcze dopisać, żeby jeśli nam ta liczba wyjdzie poza obszar, który tutaj mamy y max, czyli minimum, żeby tutaj był wtedy przy krawędzi. Ale to zobaczymy, jak to na razie będzie działało. Bo teraz najważniejsza część, czyli klikanie. PAUTOGY i teraz to jest tak, że można to zrobić na kilka sposobów, bo jest drag, ale ja lubię, najpierw że sobie naciskam przycisk i jest trzymany. I teraz sobie robimy sobie miejsce, do którego ma ten kursor się ruszyć i to będzie x1, y1 i OK. I to samo potem będzie, teraz trzeba troszkę poczekać, zaraz wam wytłumaczę, dlaczego trzeba troszkę poczekać. I teraz będzie x2, tak, i teraz można myszkę puścić, mouse up. No i gitara. Dlaczego jest to opóźnienie? Dlatego jest to opóźnienie, bo jeśli tak robimy, no to nadąża. Natomiast ta biblioteka jest na tyle szybka, że jak to zrobimy tak szybko, to te aplikacje gry nie potrafią tego złapać, więc tutaj czekamy sobie pół sekundy od momentu wystartowania do momentu przyciągnięcia w drugie miejsce, żeby ta aplikacja, gierka, czy co my tam mamy, załapała. No i tak. I myślę, że już chyba mamy podstawę, można odpalać i patrzymy, co się dzieje. Zobaczmy, co tu się dzieje. To nie będzie jeszcze model idealny, jeszcze trzeba wiele rzeczy poprawić. Ale zobaczmy, kursor sobie lata. Lata sobie, ale nie widać, żeby próbował ciąć, więc coś ewidentnie źle. Naciskamy ten przycisk Q, żeby z tego wyjść. Niestety to wychodzenie z tego jest ciężkie. Trzeba się tu szybko naciskać. Coś tu poszło nie tak. I co tu poszło nie tak? Jest mouse down, drag tu, time slip i mouse up. Coś tutaj, czegoś mi brakuje do pełni szczęścia. Chyba wiem, czego może mi brakować. Tutaj może mi jeszcze brakować, że tej mouse up. Tak dla świętego spokoju. Tutaj niech sobie przy każdej pętli puści tą myszkę profilaktycznie, bo on może cały czas ją trzymać. A już chyba wiem, w czym jest problem. Wiecie, w czym jest problem?
Domyślnie to byłby auto GUI, żebyśmy mogli z tego wyjść. On ma timer 1/10 sekundy, czyli tam 100 milisekund i to trzeba sobie zmienić. To musimy sobie zmienić, żeby było to szybkie kliknięcie. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jakbyśmy sobie autoklikera zrobić, to tak jak teraz autokliker nie będzie szybciej niż 100 milisekund, więc musimy sobie wziąć p auto GUI i tu jest pauza. I tutaj możemy zmienić tą zmienną, bo normalnie jest tyle, a zrobimy tyle. No i jedziemy i patrzymy, co się dzieje. Ja tu kliknąłem na ready, nie, żeby już nie czekać i zobaczmy. No widać, że wychodzi poza ekran, tak, ale też nie ma tego pociągnięcia, więc coś tutaj jest ewidentnie nie tak. Dobra, wychodzimy. Niestety z tym wychodzeniem z tego jest trochę słaby, też nie można w prawy górny narożnik, jak ktoś się szybko tam pociągnąć i też powinniśmy dać radę. A teraz co ja tutaj zrobiłem źle? Target hit. Target hit. A może to jest sobie, pozwolicie, jeszcze dopiszę profilaktycznie, żeby się upewnić, że faktycznie on tutaj się odpala. I tutaj, no dobra, i zobaczmy. Gdzieś mam błąd. Gdzieś tutaj mam jakiś błąd. Ale zaraz dojdziemy do tego, co tu jest nie tak. Są po dwie zmienne, że znalazł obiekt. Więc tutaj mi się wydaje, że wszystko jest ok. X1, Y1, X2, Y2. Przeważnie to gdzieś jest jakaś literówka. A, już widzę. Widzicie? X i Y tutaj. Już wychodzimy z tego. No, sia. Dobra. Tutaj zobaczcie. Tutaj przecież są wszędzie X. Dobra. Odpalamy jeszcze raz i patrzymy. Czyli jeszcze coś mam źle. Jeszcze coś mam źle. Ale zaraz do tego dojdziemy. Ła. Z ciekawości. Mouse down, drag tu, mouse up. Co tu jest nie tak? Moim zdaniem miejsca są dobre, tylko nie wiem czemu tej myszki tutaj nie ogarnia. A, już wiem. Już wiem. Bo to jest takie ostre uszczęcie myszką i ta po prostu aplikacja tego nie ogarnia. Musimy zrobić taką jakby... Musimy zrobić tak, żeby... Ojku. No właśnie, dlatego nie lubię wychodzić w narożnik. Bo nam tutaj robi taki bałagan teraz. No i pozamykał. Ojku, no. Widzicie, to jest taki urok pracy z takimi aplikacjami, że teraz... Trzeba się bardzo pilnować, tak, przy tym, bo to widzicie, taki, można sobie zrobić szybki bałagan. Gdzie tu jest nasz Microsoft Edge? Odpalmy sobie z powrotem naszego Edge'a. Już wiem, w czym jest problem, zaraz szybko to naprawimy. Tutaj mniej więcej, żeby nam to samo było miejsce, wyłączyć dźwięki, żeby nam nie przeszkadzały. No. Mieści się okienko? No. Dobra, myślę, że się mieści, będzie dobrze. W czym jest problem? Już mówię, w czym jest problem. O, widzicie, tutaj nam jakieś powskakiwały jeszcze przyciski. Jest problem taki, że tutaj przy drag jeszcze jest coś takiego jak teen, o ile dobrze pamiętam. Twin. I tam można sobie podać nasz model, który ma się poruszać, czyli na początku myszka klika wolniutko, potem się rozpędza i wolni. Dzięki temu ta aplikacja to załapie. Auto GUI. Tam tych modeli jest różnych i z coś się zaczynało. Easy. O, nie podpowiada. Niedobrze. Is. In. Out. Czekajcie, zobaczymy sobie. Skorzystamy. Twin. B. Auto GUI. Mouse control. Jest dokumentacja. Szukamy Twin. Gdzie on tutaj się ukrywa? O, i tutaj gdzieś są podane. Is. In. Który byśmy tu wzięli? Kładałbyśmy sobie ze środku coś. Że startuje i kończy szybko, a po środku rusza się wolno, więc pewno w tym jest problem. O, i za dużo skopiowałem. O, i myślę, że teraz już będzie ok.
O, dobra. Tu odpalamy i patrzymy. A, jeszcze trzeba czas podać. Dobra, teraz znowu próbujemy to przerwać. Dam radę to przerwać. Trzeba szybko to naciskać. Ale myślę, że w końcu nam się uda. Albo Shift F5. No właśnie, to jest ten problem, że jak się pisze aplikację. Tutaj jeszcze jest duration. Coś takiego jak duration. Duration 0.11. I tutaj duration 0.11. Dobra, wyłączamy dźwięk. Myślę, że już w końcu finalnie. No bo tutaj jest ruch, ale nie potem w jakim czasie ma się wykonywać, więc tak naprawdę on to olał. Czekajcie, powinnam tu jeszcze trochę w las. O, dobra. Odpalamy. No nie zdążył tamtego. O, widzicie? Już jest ta kreska i voilà. Pierwsze ciachnięcie, drugie, trzecie. Już mamy model gotowy. Możemy witać się z gąską i nabijać sobie expa. Od zera. Przykład. Tutaj widzicie, jest dużo takich fałszywych alertów. Więc to trzeba by sobie jeszcze zrobić, żeby wykrywał, ale trochę mu pomogę. No i niech jeszcze raz sobie przeleci. Więc tak na razie ok. Tak jak widzicie, czasami on potrafi wyleźć poza ten obszar, więc musielibyśmy to jeszcze zaraz dopisać. Ale jakiś zamysł taki wstępny jest dobry. Ha. Tutaj też widzicie, tu nic nie trafił. No bo dlatego, że te obrazki się obracają. One się obracają, więc z racji prawdopodobieństwa muszą się dokładnie ustawić w takiej pozycji, żeby on go znalazł. Ale raz mu idzie lepiej, raz idzie gorzej. Tutaj ma trochę gorsze rozdanie, coś mu karty nie podchodzą tym razem. Dobra, ale już jakiś tam zamysł jest, ale to też może być dlatego, że się w ekran nie mieści. Więc jeszcze tutaj poprawimy te elementy, żeby, jeśli załóżmy x, gdzie tutaj jest, że jeśli x1 będzie mniejsze od x min, to wtedy x1 jest równe x min, tak? Czyli jeśli nam tutaj lewy górny narożnik by wyszedł poza ten, no to nie może być mniejszy niż tam, gdzie jest obszar. I tak samo tutaj, jeśli y1 będzie mniejszy od y min, no to wtedy y1 jest równe y min. Można by to może jakoś ładniej sobie napisać, ale myślę, że w ten sposób będzie przejrzyste dla wszystkich. I teraz mamy to samo, jeśli x2 będzie większe od x max, no to wtedy x2 jest równe x max, tak? Bo to jest prawy górny narożnik x, że jeśli w x się będzie tutaj wyjdzie, no to nie może być dłuższy, bo to może być też powód, dla którego mamy tyle chybień, bo on po prostu tutaj gdzieś lata poza ekranem i to strzał jest tak jakby nierejestrowany. I jeśli y2 jest większe od y max, to y2 jest równe y max. Myślę, że nic tutaj nie pomieszałem tym razem. F5 odpalamy, tu kliknę mu, pomożemy, żeby nie czekać. No i patrzmy, czy teraz będzie lepiej. Już teraz nie powinien wychodzić nam poza ten... O, coś jednak było, jeszcze tam nie pykło. Widać, że jeszcze nie trafia. Coś tu jeszcze jest nie tak, ale zaraz dojdziemy. Przeważnie powodem są opóźnienia. Ale widzicie, że nie trafia. Coś tu trzeba pomieszane, ale mam nadzieję, że ogólny zamysł tutaj w czym jest, jak tutaj sobie z tym poradzić. Poczekajcie, zatrzymajmy to. Patrzmy sobie tutaj naszą funkcję, bo tutaj mogę może coś porąbałem, nie? Porąbałem coś czy nie? Zaraz tutaj musimy przeczytać. Prawdopodobieństwo jest, myślę, że jest dobre, nie będziemy tego zmieniali. Region też jest, gdzie tu jest region x min, y min, x max, y max. Jest w dobrej kolejności podany. No myślę, że tutaj akurat nie ma się zupełnie do czego czepnąć. Mouse up, żeby myszkę puścił, to profilaktycznie tutaj dopisałem, niech ma. Myślę, że tu jest akurat ok. Myślę, że tu bardziej coś jest porąbane. Mouse down, czyli opuszczamy myszkę, potem przeciągamy, czekamy pół sekundy, widzicie, to jest za długo, to po prostu nam to spowalnia strasznie, 0,5 i jedziemy z koksem. Myślę, że teraz już będzie lepiej. Zobaczmy. O, już jest lepiej. Tak, bo po prostu były za duże lagi. I już, voilà.
O, widzicie, teraz trzeba by tylko jeszcze te modele pododawać, to co on tam sobie nie trafił, ale już jakieś tam punkty, już jakąś wydajność, zdolność trzylatka osiągnął. Jakoś tam sobie dzieli, działa. Więc to tak, takie szybkie wprowadzenie, mówię wam, z tym jest super fajna zabawa, bo są różne czasami takie konkursy, jacyś producenci jedzonka, czy jakieś firmy robią, że jakieś takie gry i można coś tam sobie wygrać. No i wtedy sobie takie coś odpalamy. O, tutaj jeszcze widać, widzicie to wyjście poza obszar. Coś tutaj jeszcze mam nie tak. Trzeba jeszcze popatrzeć tam w X-ie czy w Y-ku, że coś tam jednak, coś mi nie pykło. Ale mam nadzieję, że pomysł tutaj, zamysł, jak to działa, wprowadzenie od zera pomogło. To jest skomplikowany przykład. Łatwiej byłoby sobie wziąć jakieś pianinko. Jest takie Guitar Hero chyba, tak, że tam się są zawsze w kolumnach, nie ma jakichś błysków, więc to można sobie nad piksele robić, a nie obrazki. Ale to tyle. Nie będę zanudzał. Mam nadzieję, że się podobało. Miłego hakowania. Do usłyszenia.